Witam wszystkich. Wyjechaliśmy z żoną na parę dni odpocząć na wieś. To jest miejscowość Namyślin, 440 km od nas. I spotkaliśmy bardzo miłych, życzliwych, po prostu przyjaciół. Wybraliśmy się tutaj, żeby spędzić kilka dni w takim spokoju, super towarzystwie. Jest to też miejscowość, tak jak wioska, tak jak i nasza, ale w porównaniu do ludzi to jest bardzo duża różnica. Kogo bym nie spotkał, nawet obcego, nieznanego, nie znam na ulicy czy coś, to całkiem inni, wszyscy są mili. Mieszkamy w pensjonacie. Zrobiliśmy niespodziankę właśnie Reni dla kobiety z zachodu. I tak sobie tutaj odpoczywamy. Jest bardzo fajnie, miło. Atmosfera super. Fajnie jest. Jesteśmy na ogrodzie u Reni. Obiadają się beze mnie. No, to jest właśnie Renia, tutaj jest Agnieszka, tam jest Krzyś i tutaj jest mąż Reni. Pan, który wczoraj mnie rozbawił do łez. Razem, można powiedzieć, że razem żeśmy uciekali przed osami, choć jest pszczelarzem i ma bardzo dużo uli, ale zaatakowały go osy. No, jest tutaj... I dokończ historię, jak to zawsze. No po prostu chciał mi pokazać pszczółki. Pojechaliśmy na pszczółki, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No i okazało się, że w jednym ulu są osy. Mówi do mnie, że mi pokaże, a później, a nie, mówi, odpuszczę. Ale jednak się wrócił, jak ruszył. Powiem tak, może to śmiesznie wygląda, ale widziałem w swoich oczach, jakby niedźwiedź uciekał od uli. Ja ci powiem, jakbyś spróbował się zaśmiać, to byś miał te osy za koszulę. Ale on poświęcił się, żeby ciebie nie dopadły. Kuźwa, jak rączy jeleń dalej w krzaki. To było rykowisko. Tylko trzask po gałęziach. Ale ja jestem wredna. Ale to wszyscy mieliśmy, wiesz, w tym udział, bo ty powiedziałeś, że nigdy w różowym nie pysał. Nie wiem, gdzie jesteśmy, gdzieś mnie wywieźli, ale gdzie to jest, co tutaj jest, jakiś park? Jakieś ptaszki, zwierzątka. Jakieś kaczuszki, ptaszki. No wszystko tu jest. Mój balon różowy, a ona ma kija. Ale piękne drzewa, dęby. Może za tymi krzakami jest Odra i granica. Mówię, jak tam na tą wieżę sobie wyjść. Proszę? Nie sami. To tam daleko, daleko, już daleko. Tam to niedaleko to już jest ta granica niemiecka, 500 tak? 500 metrów? 500 metrów do granicy niemieckiej. Tam jak tam te drzewa jest już od, za tymi drzewami jest Odra już. I tam jakby wyszedł na tą wieżę, co tam jest, to by... Nie, to dawało, bo widać, bo zmulało. Przyjechaliśmy na jakieś wydmy przy granicy niemieckiej. Ledwo co idę. O, to
jeleń szedł, ale po błocie, tu już po błocie tym, po śladu. A tu wilk. Też tam się coś tam było z tego. Ale tu fajnie. Na jeleni przyszło. Nie ma, nie ma wody na pustyni. Panie Gołąbek, co pan... Ja wyłączyłem sobie tego. Litera, nie możesz podłączyć? Nie. No weź tu piachu. Rzuć tę linę, bo ja nie wejdę. Oho. Słabe protektory mam, łyse opony i nie mogę wejść. Ale tu jest normalnie szczery piach. Tak. Czuję się jak nad morzem. Takie są właśnie wydmy. Tylko, że ja nie przyjechałem nad morze przyzwyczajać się do piachu, bo ja jeszcze trochę chcę żyć. Zacznij się przyzwyczajać. Pięknie tutaj jest. Cisza, spokój. Oczywiście, nie aż taki spokój. Bo z takimi ludźmi jak oni, to się spokoju nigdy nie zazna. Nie da się wrócić. Banda wariatów. Ale pięknie tutaj jest. Albo z rowerami, tu w koszyku ją. Czy tamteno na się tu do wody. Odra? To jest Odra przy granicy niemieckiej, tak? Czy jakby to nazwać? To jest graniczna rzeka. Graniczna rzeka. To jest granica. Granica niemiecka. O. Polsko-niemiecka. Tu było widać niemieckie słupa. Ale to nie spójrzmy. No nie wytrzymam. Gdzie płynie? Za kajaki? Zobaczcie. No. O, zobaczcie, kurwa, dobrze powiedziane, zobaczcie. Ja muszę lornetkę wziąć, żeby zobaczyć. Ale jaja. Ale fajnie słoneczko zaszło, promienie widać.